Witam w ostatniej części przeglądu białych farb. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o farbach na bazie wosku i na bazie agacji senegalskiej. W tym wideo będziemy rozmawiać o farbach na bazie gliceryny. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to obejrzyjcie pierwsze wideo, gdzie opowiadam o wszystkich różnicach. Dzisiaj będziemy sprawdzać precyzję linii, krycie farby szerokim pędzlem, pokrycie gąbką, precyzję linii powierzch innej farby, mieszanie z innym kolorem używając płaskiego pędzla oraz badam, jak łatwa farba miesza się za pomocą gąbki i jak każda z tych farb zachowuje się jako tło. Na koniec zrobię test na ścieranie, żeby zobaczyć, jak farba trzyma się powierzchnie. Zrobię też dodatkowe próbki każdej farby, które zapudruję i też zrobię test na ścieranie razem z pudrem. Jeżeli mówię za szybko lub niewyraźnie, włączcie napisy oraz możecie zwolnić wideo w opcjach. A teraz trochę reklamy. Na tym kanale zobaczycie tutoriale, recenzje farb oraz vlogi ze spotkań fryzjerskich z całego świata. Jeżeli właśnie takie wideo lubicie, to ten kanał jest dla Was. Subskrybujcie, naciskajcie dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o nowych wideo. No i do dzieła! Przed tym, jak będę robiła same próbki, muszę przygotować powierzchnię. Z góry będzie zwykła niebieska farba, a na dole będzie farba metaliczna. Zwykle farby metaliczne są troszkę miększe, więc będzie łatwiej zobaczyć efekt blendowania. Zaczynam od białej farby Superstaru. Farby glicerynowe są bardzo dobre do tła i ja przede wszystkim używam tej farby właśnie do tła. Do linii i do szczegółów zwykle używam Superstar biały do linii, chociaż ten Superstar biały też potrafi robić niezłe linie. Praca z płaskim pędzlem i z gąbką też jest bardzo przyjemna. Kiedy mieszam gąbką dwa kolory, to robię to dosyć szybko, ale nie za szybko. Z tego wnioskuję, że praca szablonami będzie łatwa z tą farbą. Z linearnym pędzlem nie miałam żadnego problemu. Kiedy pracuję okrągłym pędzlem po innej farbie, kolor zaczyna troszeczkę się blendować, ale nie za mocno. Nie ma problemu w opanowaniu farby pędzlem okrągłym. Przy pracy płaskim pędzlem farba zaczyna się miksować dosyć szybko. Bardzo to mi pasuje, kiedy robię malowanie ciała. Jako tło ta farba zachowuje się bardzo dobrze i bardzo łatwo po nim jest malować innymi farbami. Tutaj wybieram farbę od czasu do czasu i linie pozostają bardzo wyraziste i niezmienione. Na skórze prawdziwej dosyć łatwo robi się linie, chociaż ta farba jest stworzona do tła, jednak nie ma problemu, żeby zrobić zmianę grubości linii od grubej do chudej na odwrót. Farba jest delikatna i bardzo przyjemna dla skóry. Bardzo łatwo ładuje się ją na pędzel lub gąbkę. Bardzo łatwo nią się robi przejście kolorystyczne i pewnie dlatego jest to jedna z moich ulubionych farb do malowania ciała. Chociaż Superstar Line White jest farbą glicerynową, lubię jednak używać tą farbę do linii. Ponoć różnica jest tylko w ilości farbnika, niemniej jednak widać różnicę w liniach. Kolor płaskim pędzlem jest bardzo nasycony, gąbka też robi bardzo intensywny kolor tła. Dla mnie jest bardzo łatwo mówić pozytywnie o tej farbie, ponieważ pracuję z nią już od ponad 2 lat, bo firma Superstar w 2019 roku zasponsorowali mi prawie że całych linię farb do uczestnictwa w Światowym Festiwalu Body Art w Austrii, więc używałam farby Superstara przez cały ten czas i nigdy one mnie nie zawiodły. Dobrze się nadają do linii, do gąbki i bardzo dobrze wyglądają, kiedy są nakładane powierzch innej farby. Podobają mi się też z tego względu, że łatwiej je się miesza z innymi farbami przy nakładaniu na ciało. Line White oznacza biały dla linii i rzeczywiście ta farba jest dobra do tego, do czego jest przeznaczona. Bardzo łatwo nią zmienić szerokość linii, przychodzić od grubej do chudej na odwrót. Superstar Skull, co w tłumaczeniu znaczy czaszka, jest bardzo podobny do białego Superstara. Chociaż nie jest to czysty biały kolor, podobny on jest do beżowo-szarowego, bardzo, bardzo jasnego koloru. Bardzo lubię używać ten kolor zamiast białego i później dodać podświetlenie już rzeczywiście białym. Przy pomocy tego koloru łatwiej zrobić efekt trójwymiarowości. Kolor sam w sobie jest bardzo nasycony i niekoniecznie widać to od razu, że to wcale nie jest biały. Linie okrągłym pędzlem, płaskim, gąbką, praca pędzlem po innym kolorze, wszystko jest bardzo nasycone i wyraziste. Płaskim pędzlem po innym pędzlu bardzo szybko się miesza. Farba też świetnie pracuje jako tło. Bardzo łatwo pracować pędzlem okrągłym i zmienić linię od grubej do chudej i na odwrót.
A tak w ogóle, dla tych, co lubią oglądać, jak powstają dzieła sztuki, lub tych, którzy chcieliby się podzielić procesem tworzenia swoich prac, jest grupa na Facebooka, która się nazywa Krok po kroku Face and Body Painting. Tutaj w albumach tematycznie są ułożone zdjęcia, które można w każdej chwili obejrzeć, a jeżeli macie swoje własne zdjęcie z procesem malowania, to zapraszam do załadowania do tematycznego albumu. Czekam na Was tutaj, a link do grupy będzie w opisie. Kupiłam rubieret specjalnie dla tego przeglądu i, prawdę mówiąc, byłam mile zaskoczona. Podobają mi się linie, podobają mi się nasycenie farby przy użyciu płaskiego pędzla oraz jak się zachowuje w charakterze tła. Przy nakładaniu gąbką na inny kolor farba troszeczkę zaczyna się mieszać. Płaskim pędzlem mi się podobało, że to się dosyć szybko się zmieszało, aczkolwiek okrągłym pędzlem jak dla mnie to troszeczkę za szybko. Jak widzicie, tutaj biały się zmieszał z niebieskim tłem. Może trzeba było trochę więcej naładować pędzel farbą, no ale jest jak jest. Ruby Red jako tło zachował się bardzo, bardzo dobrze, bardzo wyraziste farby i w ogóle się nie mieszało. Chociaż ta farba jest glicerynową farbą i ona lepsza jest do tła, to jednak nie było żadnego problemu z cieńszymi i grubszymi liniami. Jedyne negatywne doświadczenie, które miałam z tą farbą, to było to, że kupiłam ją w maluśkim pudełeczku, chyba za 2 gramy. Samo pudełeczko było zrobione z cieniuśkiego plastiku i bardzo ciężko było nabrać farby właśnie z tego powodu. Chociaż farba sama w sobie bardzo szybko reaguje na wodę i szybko się nabiera. Miałam kilka farb fab wcześniej, ale nigdy białego koloru, więc musiałam je zamówić specjalnie z Ameryki. Chociaż ta farba zrobiona w Holandii, w tej samej fabryce, co jest Superstar, ale ponieważ to jest inna firma, postanowiłam jednak załączyć to w tym przeglądzie. Tutaj ja użyłam fabu białego do linii, ale w swojej ofercie oni mają też biały do tła i biały czaszka. Nawet zastanawiałam się, żeby zamówić też te kolory, ale już złożyłam zamówienie i wysyłka jest bardzo droga z Ameryki i dlatego postanowiłam już zostawić to jak jest. Co można powiedzieć o tej farbie? Jest bardzo dobra, bardzo fajne są linie, nasycenie farby nakładanej pędzlem, nakładane gąbką, bardzo dobre. Szybko się mieszy z innym kolorem, ale nie za szybko. Co znaczy, że szablony powinny pracować bardzo dobrze. Farba szybko się nabiera na pędzel i gąbkę i jest bardzo równomierny kolor. Jak nazwa farby wskazuje, że ona jest do linii i rzeczywiście bardzo ładne linie wychodzą, bardzo ładne szczegóły. Chociaż są różne opinie na temat Nazaru, praca ze szczegółami nie była taka zła, zwłaszcza jak na farbę glicerynową. Tło też było dosyć nasycone, jak płaskim pędzlem, tak i gąbką. Przy naprowadzeniu na inny kolor farby się raczej nie mieszały, więc myślę, że z tą farbą dobrze używać szablonów. Okrągłym pędzlem po innym kolorze farby też prawie się nie mieszała. Pędzel linearny jest bardzo wyrazisty, a w ostatnim teście przy mieszaniu płaskim pędzlem farba się mieszała powoli. Też mi się podobało, jak farba zachowała się z pędzlem linearnym lub jako tło. No i teraz dochodzą do najważniejszej rzeczy. Wszystko to się wydaje bardzo pięknie i ładnie, ale... No właśnie, ta farba ma jedno ale. Ta farba potrzebuje bardzo dużo czasu do doprowadzenia do odpowiedniej konsystencji. I właśnie to jest tym ogromnym minusem, bo jak my jesteśmy na imprezie, to nie mamy czasu na to. Ale jak farba jest już ładnie rozrobiona, to bardzo dobre linie robię, nawet jak na farbę glicerynową. Próbowałam Smithy po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że nie byłam zachwycona tą farbą. Poza tym, że zajmuje dużo czasu, żeby naładować ją na pędzel, dla mnie ta farba nie jest wystarczająco nasycona, a kiedy wyschnie, to jest jeszcze bardziej przezroczysta. To się działo z pędzlem okrągłym, z pędzlem płaskim, a jeżeli chodzi o gąbkę, to farba wchodziła do gąbki, ale nie chciała wychodzić. Tak się czuło, jakby była jakaś klejowa, plastelinowa masa. Gąbka w ogóle się nie mieszała z innym kolorem. Z pędzlem okrągłym nie widać, czy ta farba się tak szybko miesza, czy farba jest na tyle przezroczysta, że widać kolor spod spodu. Z płaskim pędzlem było takie wrażenie, że najpierw pędzel wydaje całą farbę, co ma, a potem zaczyna rozmazywać farbę, która jest pod spodem. Kiedy chciałam sprawdzić tą farbę jako tło, to jeszcze było mokra, chociaż minęło ponad pół godziny. Co prawda jest możliwe, że nałożyłam bardzo grubą warstwę gąbką. Nawet się zastanawiałam, czy zaczekać, aż farba wyschnie, ale na imprezach nie mamy czasu czekać, więc postanowiłam malować. Jako tło farba pracowała ok, górny kolor nie mieszał się, nie zważając nawet na to, że ciągle farba biała była mokra.
Linie from cienkich do grubych były ogólnie możliwe, ale nie czuło się to zbyt komfortowo. Farby wydawały się niewystarczająco płynne, chociaż spędziłam trochę czasu na mieszaniu. Eulenspiegel też trochę dłużej się nabiera na pędzel, ale nie jest aż tak źle. Nasycenie jest w porządku, aczkolwiek od czasu do czasu mi się wydaje, że farba nie jest zbyt równomierna. Ale może mi się tylko wydaje, zobaczymy na końcu już na zdjęciach. Gąbką po innym kolorze farba się nie miesza, aczkolwiek miesza się przy pędzle okrągłym. Pędzel linearny pracuje bez problemów. Płaski pędzel zaczyna się mieszać prawie że natychmiastowo po dotknięciu innego koloru. Farba zachowuje się dobrze jako tło. Jeżeli chodzi o emalowanie na skórze, to ogólnie przejście od cienkiego do grubego było możliwe, ale nie było to zbyt komfortowo. Farba wydawała się troszkę za mało płynna. Zdawało mi się, że ta farba robi się troszkę bardziej przezroczysta po wyschnięciu, ale nie jestem 100% pewna, więc porównajmy później na zdjęciach. Ta farba zdecydowanie nie jest przeznaczona do robienia szczegółów do linii. Jest ciężko na pędzlu nawet zrobić okrągły koniuszek. Natomiast jeżeli chodzi o pracę z płaskim pędzlem lub z gąbką, farba jest bardzo mocno nasycona. Do tego farba bardzo szybko się ładuje na gąbkę lub pędzel, a rozrobiona farba przypomina konsystencję śmietany. Farba bardzo szybko się miesza z kolorem spod spodu i to widać i z gąbką, i z pędzlem okrągłym. To samo się dzieje z płaskim pędzlem. Ta farba jest taka gęsta, że nawet pędzel linearny nie da rady z nią poradzić. Mówiąc o pędzle okrągłym, kiedy farba wysycha, to jeszcze bardziej blenduje się z warstwą spod spodu. Po jakimś czasie białe tło ciągle jeszcze nie jest wyschnięte, ale idę i tak. Pędzel okrągły po górze troszkę się miesza, ale nie za dużo. Chociaż ta farba nie jest przeznaczona dla szczegółów, zawsze trzymam pojemnik tej farby na halloweenowskie zamówienie. Ta farba dobrze wygląda jako tło i czuje się bardzo komfortowo na skórze. Jest mocno nasycona, ale z mojego doświadczenia wymaga pudru, bo inaczej to będzie się rozmazywała. Jak widzicie, dosyć ciężko jest robić różnorodne linie na moje ręce. Z tą farbą to jest taka ciekawostka i pewnie zauważyliście, że napisane jest Creolan Aqua Color, ale pod spodem napisane też Funky Foxes. A historia jest taka. Przy wyszukiwaniu farb do mojego przeglądu znalazłam farbę Funky Foxes. Więc postanowiłam znaleźć producenta i nigdzie nie było widać nic, ale w jednym dokumencie w internecie znalazłam, że Crayolan wspomina Funky Foxes. Więc napisałam maila do Crayolana pytając o Funky Foxes. I niedługo otrzymałam e-mail mówiąc, że to jest ta sama farba. Nie chciało mi się wierzyć, że wszystko jest takie proste, więc ja jeszcze raz do nich maila napisałam pytając, czy na pewno mają te same ingrediencje. Oni mówią, tak, te farby mają te same ingrediencje, to jest ta sama farba. Ponieważ to wszystko już się działo później, jak już skończyłam nagrywanie próbek, to już postanowiłam nie kupować nowej farby i zaufać producentowi, że to jest rzeczywiście taka sama farba. W związku z tym mam ogromną prośbę, jeżeli mieliście te dwie farby, to napiszcie, czy one się czują, wyglądają podobnie. Jestem pewna, że widzowie docenią Wasz wysiłek i wszyscy będziemy mieli lepsze pojęcie o tych farbach. Grimace ma grubą konsystencję, bardzo nasycony kolor. Nie jest najłatwiej malować nim szczegóły, ale jest to możliwe. Pędzel i gąbka bardzo szybko i ładnie się ładują i farba jest bardzo równomierna. Gąbką po innym kolorze farba tylko trochę się miesza. Pędzlem okrągłym miesza się też tylko trochę. Pędzlem linearnym da się pracować. Płaskim pędzlem po innym kolorze miesza się bardzo szybko. Przy sprawdzaniu tej farby jako tło nie byłem pewny, czy ta farba już wyschła, czy ona tak ma po prostu zostać. Myślę, że po prostu to jest taka farba, że trochę dłużej schnie. Teoretycznie można byłoby ją przypudrować, ale i tak robię oddzielną próbkę tego, więc tutaj normalnie narysowałam i nie było problemu, tło było dobre. Linie było możliwe do zrobienia, aczkolwiek myślę, że używałabym tą farbę bardzo chętnie jako tło. Na przykład dla czaszek w sezonie Halloween. Meron ma bardzo fajną konsystencję, nie jest ona ani za gęsta, ani za płynna. Dosyć ładnie tu farby wychodzą szczegóły, ale też i płaski pędzel pracuje bardzo dobrze. Gąbką kolor jest nasycony i przy zmieszaniu z innym kolorem troszeczkę zaczyna się blendować na końcu.
To samo się dzieje z okrągłym pędzlem, trochę na końcu zaczyna się blendować. No i do 3 razy sztukę, też tak samo bardzo delikatnie i powoli się blenduje z płaskim pędzlem. Pędzel linearny pracuje dobrze, a także dobrze pracuje ten kolor jako tło. Linie na ręce robiły się dobrze, mogą zmienić od cienkiego do grubego, ale chyba i tak do linii wolę farbę na bazie wosku. Ciekawi mnie, co Wy myślicie na temat tej farby. Jakoś ciągle używam tej farby raczej do tła niż do linii. Chociaż gdybym musiała używać tej farby do szczegółów na jakiejś imprezie, to nie byłby to jakiś problem. U Graftopii bardzo fajny, nasycony kolor i gęste konsystencje. Praca z liniami jest możliwa, chociaż nie jest zbyt komfortowa, natomiast praca płaskim pędzlem jest bardzo fajna. Tak samo jak z gąbką, tło jest bardzo mocno nasycone i szybko i ładnie się nakłada. Jak gąbką, tak jak pędzlem okrągłym, farba zaczyna się mieszać bardzo płynnie. Pędzlem linearnym można pracować, ale niezbyt wygodnie. Płaskim pędzlem po innym kolorze farba bardzo szybko się miesza. I tutaj znowu farba niezbyt wysycha, czyli przydałoby się użyć pudru. Niemniej jednak pracuje dosyć dobrze jako tło bez pudru. Zdecydowanie ta farba nie jest wygodniejsza do szczegółów, chociaż jest możliwe na ręce zróżnicowanie. To jest następna farba, która dobrze by się nadawała dla charakteryzacji, dla pokrycia całej twarzy. Najprawdopodobniej z pudrem, albo troszkę więcej zaczekać, żeby ona lepiej wyschła przed nałożeniem ewentualnych szczegółów. W czasie zbierania farb do przeglądu znalazłam farbę Miki. Znalazłam ją tylko w Ameryce, chociaż jak przyszło, to napisane było, że zrobiona w Europie. To jest następna farba, którą próbowałam po raz pierwszy i bardzo ona mi się spodobała. Kolor jest bardzo mocny i nasycony, chociaż ta farba najprawdopodobniej nie jest dobra dla linii. Dobrze wygląda jako tło z płaskim pędzlem lub gąbką. Gąbka niezbyt się mierzy z kolorem spod spodu. Pędzel okrągły zaczyna się mieszyć, no ale nie za szybko. Płaskim pędzlem blenduje się szybko i dość równomiernie. Jako tło farba jeszcze trochę się czuła niewyschnięta, ale pracowała dobrze. No i mamy następną farbę, która bardzo świetnie się nadaje do tła, do charakteryzacji jako wypełnienie całej twarzy, mieszanie z innymi kolorami na twarzy lub dodawanie cieni. Ta farba ma jeszcze jedną rzecz, którą byłam zachwycona. To jest pojemnik. Jest kwadratowy, przezroczysty, wystarczająca wielkość i uważam, że wszystkie pełne kolory lub większe splity powinny używać właśnie takich pojemniczków. W którymś momencie nawet się zastanawiałam, czy nie kupić więcej takich farb, żeby właśnie móc sobie przekładać. Już sobie wyobrażałam całą swoją skrzynkę w tych kwadracikach. Farba jest dosyć droga, więc postanowiłam na razie z tym zaczekać i chyba nie jestem na tyle zwariowana na punkcie swojego miejsca roboczego. Zobaczmy, jak wszystkie farby wyglądają obok siebie i można tutaj już je porównać. Troszkę pozmieniałam kolory i kontrast dla Was specjalnie, żebyście mogli porównać białą farbę i kontrasty. Nie chciałam przedłużyć wideo, więc naciskajcie pauzę i oglądajcie sobie. Tutaj znowu wracamy do niezmienionego zdjęcia. W którymś momencie chciałam zrobić jeszcze jeden test dla tych farb. Jak już mówiłam, namalowałam jeszcze jedną próbkę dla każdej farby i zapudrowałam je. I będę tu próbkę ścierać, ale chciałam jeszcze dodać dodatkowy niebieski kolor po tym, żeby zobaczyć, jak ta farba będzie pracowała jako tło po zapudrowanej powierzchni. Ale dopiero później zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę one wszystkie pracują tak samo, bo pracuje nie po farbie, a po pudrze. A pudr wszędzie jest taki sam. Ponieważ tak czy inaczej spróbowałam to, to postanowiłam Wam to powiedzieć, żebyście nie zastanawiali, dlaczego ja namalowałam tutaj niebieską farbą, a nic nie mówi dla Was. Zobaczmy, jak farba reaguje na ścieranie. Oczywiście będę używać różnych gąbek do różnych farb. Jedną stronę gąbki będę ścierać niezapudrowaną, a drugą zapudrowaną część. Zapudrowana jest z góry, a niezapudrowana z dołu. Zaczynam od 10 ścierań na zapudrowanej gąbce.
I znowu chciałam podkreślić, że niekoniecznie ten nacisk będzie jednakowy wszędzie. Oczywiście próbowałam jak najbardziej, żeby wszystko było równomiernie. Wszystkiego razem jest 13 farb, więc teraz jest druga seria. O, i tutaj już widać, że krajolan bez pudru zaczyna się ścierać natychmiastowo. Tak w ogóle minęło kilka dobrych godzin od namalowania, więc miało to szansę wszystko wysnuć na ile trzeba. Z powrotem jestem do tej pierwszej części i dodaję 10 ściereń i tutaj nic się za bardzo nie dzieje. Teraz dodaję drugie 10 ściereń dla drugiej partii i tutaj już się dzieje więcej. Jeżeli jesteście na Instagramie, zajrzyjcie do jednego z moich profilów. Mam tam profil ze sztuki, z malowania twarzy i ciała, z charakteryzacji i makijażu oraz ze zdrowego odżywiania i podróży. Dodaję jeszcze 10 ściereń do pierwszej partii i tutaj już coś się dzieje z napudrowaną próbką Rubirelli. Co jest bardzo dziwne, może coś źle namalowałam. Też trochę się starło na niezapudrowane wersje Fab. Jak spojrzymy na wcześniejsze zdjęcie, to zobaczymy, że tam jest mniej farby w tym miejscu, więc możliwe, że przy cieńszej warstwie farba bardziej się ściera. Druga część farb znowu. Tym razem do każdej próbki dodaję po 15 ściereń. Druga część farb. Teraz dodaję ostatnie 15, żeby było 60 razem. I druga część. Będziemy patrzeć na dwie partie oddzielnie i to jest pierwsza część. I ja uważam, że żadna z tych farb nie potrzebuje pudru. Bardzo dziwna rzecz się stała z Ruby Red, ale później sprawdziłam jeszcze raz i w ogóle się nie ścierało, więc nie wiem, o co to chodziło w tej próbce. Ze względu na kolor niezbyt widzę, co się dzieje Superstar Skull, ale za dużo się też nie stało. Farb dla linii troszeczkę właśnie się wytarła w tym miejscu, gdzie było mniej farby. Popatrzmy na drugą część farb. Najwięcej różnic widzimy na Smithy, na Crayolan i Graftobion. Aczkolwiek na zapudrowanej części Crayolan prawie że się nie zmienił. Dla tych, co wcześniej nie pracowali z Crayolan, może się wydawać, że ta farba nie jest dobra. Ale tak naprawdę ta farba jest jedna z moich ulubionych do używania przy czaszkach. Zwłaszcza w okresie Halloween, przy czym nie do dzieci, a dla dorosłych. I zaraz powiem dlaczego. Jest to farba, która bardzo równomiernie się nakłada. Łatwo otrzymać powierzchnię równą bez załamań. Dzieci nie zawsze zauważą, czy są zacieki na twarzy, natomiast dorośli zwykle patrzą na takie rzeczy, bo zwykle idą na imprezy, na którym zależy, żeby wyglądać perfekcyjnie. Oczywiście fakt, że Crayolan mi bardzo odpowiada, nie znaczy, że inne farby mi się nie podobają. Na przykład ostatnio mi się bardzo spodobało Mikim, chociaż próbowałam je tylko jeden raz. Próbowałam też Grimace i Graftobian i bardzo mi się też podobały. Te wszystkie wymienione farby super się nadają do tła, no i oczywiście nie mogę zapomnieć o Superstarze białym. Tutaj już widzimy wszystkie farby razem. Na górze jest próbka z pudrem, a na dole bez pudru. I tutaj znowu zmieniam wszystkie zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć na te kolorki pod innym kątem. Celowo nie porównuję glicerynowych farb i nieglicerynowych farb razem, ponieważ uważam, że one powinny się używać w różnych sytuacjach i ich nie ma po co porównywać. I jeszcze zrobię jedno porównanie. Będziemy rozmawiać o konsystencji farb. Tutaj nie będę mówiła o intensywności koloru. Intensywność koloru właśnie obejrzeliśmy na zdjęciach. Tutaj powiem, jak rzadka lub gęsta jest farba przy ładowaniu.
Najrzadsze konsystencje to jest Superstar Line White i Fab Line White. Ich konsystencja jest prawie taka sama jak farb na bazie wosku. Bardzo małe gęstsze są Superstar White, Superstar Skull, Ruby Red i Maroon. Te farby są jeszcze na tyle rzadkie, że można z nimi robić szczegóły i z okrągłym pędzlem nie ma problemu zrobić taki okrągły koniuszek cienki. Z Nazaru i Eulenspiegel są bardzo podobne do poprzednich, jeżeli chodzi o konsystencję, ale o wiele dłużej zajmuje czas, żeby rozrobić farbę odpowiednio. Następnie idą Mikim, Graptobian, Grimace, Crayolan i Funky Foxes. Te farby są dosyć gęste i konsystencją przypominają tak jakby śmietany. Ciężko nimi jest robić szczegóły, ale bardzo dobre są do tła i do mieszania farb na ciele, na twarzy. Te farby też dłużej schną, dlatego jest dobrze użyć pudru powierzch, zwłaszcza dla Crayolany i Funky Foxes. Na zapudrowaną powierzchnię już można spokojnie dodawać szczegóły na góry, jeżeli jest potrzeba. Smithy jest najgęstszy z plastelinową konsystencją. Po dzisiejszych badaniach farb glicerynowych wydaje się, że one są lepsze do trzymania się na skórze. Jeżeli oglądaliście drugą część farb na bazie wosku, to tam po 30 ścieraniach było już widać różnicę. Natomiast z farbami glicerynowymi po 60 ścieraniach ciągle wiele z nich się trzymało gumy. Z drugiej strony farby na bazie wosku szybciej schną i linie są czystsze. Ale zdaje mi się, że to już wspominałam w pierwszym wideo, więc nie będę się powtarzać. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasze zdanie zgadza się z moim, a jeżeli się nie zgadza, dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!